Często zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby nasz dzień był lepszy, jak go lepiej zaplanować. Czasami też zastanawiamy się nad tym, jak zadbać o to, aby nasze relacje z bliskimi były lepsze. Ale zakładam, że mało kto z nas zadaje sobie pytanie, co zrobić i czy mamy szansę na lepszą debatę publiczną. Na samym początku chciałbym, żebyśmy przeprowadzili taki Krótki sondaż, zresztą dzisiaj będzie interaktywnie. Mianowicie chciałbym Was poprosić, żeby podniósł rękę do góry ten, kto uważa, że w Polsce mamy wysoki poziom debaty publicznej. Ręka do góry. Ok. Na razie nie zauważam, ale to może przez to, że jest delikatnie ciemno. Kto uważa, że jest taki średni, w porządku? Ok, tu już mamy pewne ręce u góry. I teraz, kto uważa, że jest niski, że należy go poprawić? Okej, okay, tutaj zdecydowanie najwięcej jest tych rąk w górze. I szczerze powiedziawszy, ja Was rozumiem. Ja też dopiero przy tym trzecim pułapie podniósłbym rękę do góry i powiedział szczerze, tak, uważam, że jest niski. I na to pytanie, które zadaję, czy mamy szansę na lepszą debatę publiczną, nie ukrywam, że to jest takie pytanie, które. Kojarzy mi się z takim wołaniem trochę do mamy. Mamo, czy możemy mieć lepszą debatę publiczną? Mamy debatę publiczną w domu. Debata publiczna w domu to jest telewizor. Ja panu nie przeszkadzałem, ja panu nie przeszkadzałem bardziej i to nie jest dobra droga, prawda? I raczej podświadomie to czujemy. Tylko jest jeden problem. Problem polega na tym, że często poza tym naszym uczuciem nie przechodzimy do działania że dzielimy się na takie dwa stronnictwa, które można porównać do tego znanego porównania o szklance do połowy pełnej lub pustej. Optymiści mówią, słuchajcie, jak będziemy się do siebie empatycznie odnosić, jeżeli będziemy zachowywać kulturę, to na pewno jakoś ten poziom będzie wzrastał. Pesymiści mówią, słuchajcie, taki jest system, nic na to nie zrobimy, oni chcą, żebyśmy się kłócili wiecznie, będziemy się ze sobą kłócić. Ja nie jestem ani optymistą, ani pesymistą, należy w życiu do realistów i chciałbym, żebyśmy też do nich zaczęli należeć, bo do debaty publicznej uważam, że należy podejść tak jak po prostu nauki każdej innej umiejętności. Jest taka koncepcja, która się nazywa koncepcją trójkąta kompetencji. Ona mówi, że jeżeli uczymy się jakiejś nowej rzeczy, to musimy na trzech płaszczyznach się rozwinąć. Pierwsza to jest płaszczyzna wiedzy, druga to jest płaszczyzna postaw, a trzecia to jest płaszczyzna konkretnych umiejętności. I żebyśmy to dobrze zrozumieli, chciałbym to przedstawić na prostym przykładzie nauki jazdy samochodem. Żeby nauczyć się jeździć samochodem, musimy mieć wiedzę, z czego składa się samochód i znać przepisy ruchu drogowego. Na przykład musimy wiedzieć, że gdzie wlewa się płyn do spryskiwaczy, gdzie wlewa się olej, i raczej, że nie powinniśmy tego robić na odwrót. Druga rzecz to musimy mieć umiejętności, czyli musimy umieć ten samochód prowadzić po prostu skręcać, wyprzedzać, parkować równolegle, prostopadle to często jest zmora wszystkich kursantów. I trzecia rzecz, która jest tutaj ważna, to postawa bo nawet jeżeli Znam jakoś to prawo jazdy i będę miał umiejętności i będę miał wiedzę, to muszę szanować innych uczestników ruchu drogowego. I bardzo podobnie może być z debatą publiczną. W zakresie wiedzy musimy wiedzieć, jak ze sobą powinniśmy rozmawiać, ale druga rzecz, musimy wiedzieć, o czym mówimy, czyli po prostu znać się na temacie, na który przemawiamy. Druga kwestia to jest kwestia umiejętności, czyli musimy po prostu umieć argumentować własne zdanie, umieć wypowiadać się publicznie, i to jest też ważna rzecz. Jeżeli tego nie mamy, to mimo że mamy wiedzę, no często o takich osobach mówimy, no on ma wiedzę, ale nie wie, jak to sprzedać, w cudzysłowie. I trzecia rzecz, czyli postawa. Musimy mieć odpowiednią postawę do tego, żeby faktycznie zmieniać świat, który nas otacza, żeby być otwarty do tego, aby też innym przekazywać tą wiedzę i być otwarty na dialog na rozmowę. I jeżeli przyjmiemy tą koncepcję, że traktujemy debatę publiczną jako pewien proces uczenia się jej i chcemy to zrobić, to można to porównać do takiej sytuacji, jakbyśmy poszli do szkoły językowej, porozmawiali z doradcą klienta, powiedzieli chcemy nauczyć się nowego języka, co powinniśmy zrobić? I co taki doradca klienta może nam wtedy powiedzieć? Słuchaj, masz tutaj test poziomujący. Musimy sprawdzić, na jakim w ogóle jesteś poziomie. I tu, używając takiego parlamentarnego języka, chciałbym Was zaprosić do bloku głosowań numer dwa i chciałem się Was zapytać, kto z Was ocenia swoje umiejętności debatowania, dyskutowania na takiej szkolnej skali cztery lub pięć, ręka do góry. OK, jest kilka takich osób, i teraz zadanie tylko dla tych osób, które podniosły rękę do góry. Kto z Was nauczył się tych umiejętności własną inwencją, uczestnictwem w dodatkowych projektach czy aktywnością w NGO-sach? Ręka do góry. OK. Wydaje mi się, że zdecydowana większość, ale do formalności zadam drugie pytanie. Kto z Was nauczył się tego w szkole na lekcji języka polskiego, na lekcji historii, na lekcji wiedzy o społeczeństwie? Okej, okay. i to jest dość wymowne, żadna ręka do góry, prawda? Więc niestety mamy pewne wnioski z tego. I te wnioski nasuwają się same, znowu wracając do tej metafory doradcy, do którego wrócilibyśmy z takim testem poziomującym, on prawdopodobnie feedbacku do tego testu powiedziałby nam no tak. Słuchaj, zbudowaliście pewne rzeczy, pewne rzeczy potrafimy, bo część osób uważa, że umie dyskutować i pewnie ma do tego powody. A z drugiej strony patrząc, bardzo duża część osób nie podniosła ręki, a nikt z nas nie nauczył się tego w szkole. I to jest przerażające. Więc zadanie, które moglibyśmy sobie postawić, to zadanie dotyczące powszechności tego, żebyśmy umieli dyskutować, bo jeżeli my nie umiemy tego robić, to nie możemy się dziwić, że podnosiliśmy ochoczo ręce, kiedy mówiliśmy, że debata publiczna jest na niskim poziomie. I teraz co powinniśmy zrobić z tym testem, kiedy już wiemy tak naprawdę, co, w jakim jesteśmy sytuacji? Wiemy, że większość z nas wychowała się tak naprawdę podczas własnych inicjatyw i własnych działań. Mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza z tych opcji, od razu powiem, żebyście nie wyszli z sali, nie polecam, to jest: pakujemy się do autokaru i jedziemy na ministerstwo, rozbijamy namioty, mówimy: chcemy zmiany. Dlaczego to raczej nie wypali? Ja osobiście nie mam zaufania do kolejnych reform edukacji. Uważam, że niestety, jak to przejdzie przez wszystkie trybiki tej maszyny, może po prostu nie wyjść tak, jak zakładaliśmy, takie jakie były nasze intencje. A druga rzecz, którą możemy robić, to jest praca u podstaw to jest wzmacnianie tych, którzy dzisiaj pokazali nam, jak to robić, którzy już umieją przemawiać i którzy uczą też innych. A doskonale wiemy, że miejsce, w którym się teraz znajdujemy, czyli Tarnów który sam siebie określa jako polski biegun kultury słowa, to jest miejsce, w którym aktywność młodzieżowa pod względem budowania tej kultury słowa jest bardzo duża. Mamy takie konferencje jak ta dzisiaj, mamy projekt na przykład Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, mamy Tarnowskie Kluby Dyskusyjne. I to są miejsca, w których prawdopodobnie zebraliście te umiejętności i oby takich miejsc powstawało jak najwięcej. To może być właśnie droga do powszechności, jeżeli chodzi o poziom debaty publicznej w Polsce. I ja w tą drogę wierzę. I w tym momencie możemy powiedzieć sobie tak. Dobra, wykonaliśmy test. Wiemy, co mamy robić, czyli powinniśmy wspierać te oddolne inicjatywy. Rosnąć na sile tak, żeby wykonać pewną zmianę pracą u podstaw. Ostatnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest pytanie o narzędzia. Czyli czym to zrobimy? I narzędzie, które ja chciałbym wam zaproponować, to jest narzędzie, które w Tarnowie działa od lat i jest to narzędzie debaty oksfordzkiej. Czym jest debata oksfordzka? Debata oksfordzka to jest usystematyzowany sposób dyskusji, w której po pierwsze nie można się wzajemnie obrażać, nie można wzajemnie sobie bardziej nie przeszkadzać, o czym już wcześniej mówiłem, tylko po prostu czas, który mamy jest niejako takim czasem świętym i w tym czasie możemy się swobodnie wypowiadać. W debacie rozmawiamy nad konkretnym tematem, tezą debaty, która jest zdaniem twierdzącym. Może to być na przykład zdanie, Tarnów jest najlepszym miastem w Polsce. Ja jestem Krakusem, musiałbym być w opozycji. Ale to, po której jesteśmy w stronie, jest losowane. A więc tutaj, o tym losowaniu jeszcze powiem troszkę później, nie zawsze jest tak, że reprezentujemy swoje własne prywatne poglądy. Jak przebiega taka dyskusja? Zaczynamy od drużyny propozycji, która argumentuje za tezą. Następnie wypowiada się drużyna opozycji i tak na zmianę do samego końca. O wyniku takiej debaty decyduje jury lub publiczność. I tak to wygląda pod względem narzędziowym. Ale dlaczego ja wierzę właśnie w debatę oksforską i dlaczego uważam, że ona może przeprowadzić nas przez zmianę debaty publicznej? I tutaj powody są trzy. Pierwszy powód jest taki, że uważam, że to jest bardzo eklektyczne narzędzie, jeżeli chodzi o rozwój osobistych kompetencji, bo tu się bardzo dużo dzieje. Zobaczcie, że kiedy mam się przygotować do takiej dyskusji, to muszę przygotować się wiedzowo, muszę się oczytać. Dodatkowo muszę też umieć występować publicznie, ale muszę też słuchać, co druga strona ma do powiedzenia. Muszę umieć zadawać pytania, ale też przyjmować te pytania. Tych umiejętności jest bardzo dużo, a wszystkie z nich rozwija jedno narzędzie. Druga rzecz to jest aktywna forma. Bo jakkolwiek bardzo doceniam to, że dzisiaj tu jesteśmy, to ja sam uczestniczyłem w bardzo wielu wykładach i wiem, że często nawet najbardziej zainspirowany wykładem nie przekładałem tych rzeczy na praktykę. A kiedy ktoś mówi: Słuchaj, będziesz debatował i musisz sam to powiedzieć. To automatycznie emocje związane z tym przeżyciem są na tyle duże, że ja uczę się w sposób aktywny i realnie zdobywam tę wiedzę i realnie widzę w praktyce kulturę słowa w oku tej formy. I trzecia rzecz, jak mówiliśmy o trójkącie kompetencyjnym i mówiliśmy o tych trzech elementach, czyli o, wiedza, o wiedzy, o postawach i o umiejętnościach, to Uważam, że debata oksfordzka idealnie wkomponowuje te umiejętności, które są potrzebne do lepszej debaty publicznej. I chciałbym pokazać to na przykładach. Zacznijmy od tego elementu wiedzy. Zobaczcie taką tezę. Belgia nie powinna wydawać Hiszpanii Carlesa Puigdemonta, zakładając, że ten sam by się nie poddał. Jak patrzymy na tą tezę, to pierwsze pytanie okej. Okay. Muszę sprawdzić, kim jest ten człowiek. Po drugie, muszę zainteresować się tym, co się wydarzyło, że musimy o nim debatować. Muszę poszerzyć swoją wiedzę. Muszę poszukać argumentów. Muszę dowiedzieć się dużo na ten temat, żeby móc wystąpić. I to poszerza wiedzę, więc jest doskonałym środkiem do tego, aby wyjść ze swojej takiej własnej bańki i poglądów, i przekonań, i wiedzy, którą dotychczas mamy. Ale nawet jeżeli postawilibyśmy teoretycznie prostszą tezę, taką jak tutaj, rozwój sztucznej inteligencji przyniesie dla ludzkości więcej szkód niż pożytku, to w tak postawionej tezie dokładnie musimy przejść ten sam proces. Czyli musimy znaleźć argumenty za i przeciw. Musimy się odczytać, musimy rozszerzyć naszą wiedzę i prawdopodobnie odpowiedzieć na pytania, na które nigdy w życiu, w naszej codzienności byśmy się nie zastanawiali. Drugi aspekt, pozwólcie, żeby pominę, bo o umiejętnościach które rozwija debata, mówiłem już bardzo dużo. Czy to jest praca w grupie, czy umiejętność researchu, czy wystąpień publicznych, tego jest bardzo dużo. Ale ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, jak to mówią Brytyjczycy, last but not least i zdecydowanie nie jest to rzecz najmniej ważna, to jest zmiana postaw. Tak jak już wspominałem, w debacie losujemy stronę, po której się znajdujemy. I wyobraźcie sobie, że przyszłoby Wam debatować nad taką tezą. Polska powinna wystąpić ze struktur Unii Europejskiej. Ja osobiście nie zgadzam się z tą tezą. Chętnie byłbym po stronie opozycyjnej. Chętnie powiedziałbym nie, gdzie? Nie występujmy nigdy z Unii Europejskiej. Dlaczego? Z drugiej jednak strony 8% Polaków chciałoby wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. I jeżeli my będziemy potrafili w ramach debaty oksfordzkiej, w ramach pewnego ćwiczenia, w ramach pewnego narzędzia, Wejść na chwilę w buty tych osób, to jest to doskonała droga do tego, żeby ich zrozumieć, żeby poznać ich argumenty. I po takiej debacie, kiedy jestem po tej drugiej stronie, nie muszę zmieniać zdania. Ba nie powinienem zmieniać zdania, ale powinienem nabrać refleksję, co uważa druga osoba, z jakimi bolączkami, problemami się mierzy, że wybrała właśnie tą stronę. I to jest dla nas olbrzymia lekcja. Która może faktycznie przyczynić się do zmiany debaty publicznej w Polsce, bo ja wierzę, że jeżeli my będziemy umieli wejść w buty drugiej osoby bez obrażania, z pełną kulturą słowa, z pełną świadomością, że ta osoba ma prawo do tych poglądów, które wyznaje, to faktycznie zrozumiemy. A te 8% Polaków to kilka osób na tej sali statystycznie rzecz ujmując. Te 8% to ponad 2 miliony ludzi w naszym kraju, które mogą zgadzać się z tą tezą. I jeżeli będziemy się z nimi kłócić, nie elegancki sposób. Jeżeli będziemy ich w jakiś sposób atakować bezpośrednio, to nigdy oni nie zmienią zdania. Na zakończenie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy debata oksfordzka faktycznie jest takim cudownym środkiem, który może zmienić debatę publiczną. I chciałbym odpowiedzieć na to pytanie i tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że trzeba być realistami. I realizm każe powiedzieć, że jest to środek sztuczny, że jest to pewna jednak inscenizowana dyskusja, która zamyka się w kręgu tego ćwiczenia. Ale to, co daje debata oksfordzka, to daje pewien zakres umiejętności, które mogą być wykorzystane w naszym codziennym życiu. Ale tutaj. Potrzeba też chęci, potrzeba zmiany postaw, i ta postawa może być też wykreowana przez regularne ćwiczenia, takie jak właśnie debata. Na samym końcu chciałbym wyjść do Was z takim przesłaniem. Podnosiliśmy rękę w górę i mówiliśmy: dzisiaj poziom debaty publicznej w Polsce jest niski. Widzieliśmy tutaj wystąpienie Julii wcześniej, która mówiła, nawet małe rzeczy, nawet małe kroki mogą zmienić świat mogą złożyć się na pewną większą całość. I ja chciałbym was zachęcić, żebyśmy dzisiaj z tej świadomości, że debata nie jest na najwyższym poziomie, przeszli do działania, zachęcili innych, czy do debatowania w stylu oksforskim, czy w jakimkolwiek innym, czy do dyskutowania, ale co najważniejsze, do robienia tego z klasą. Żebyśmy mieli odwagę ten świat zmieniać, bo naprawdę, choć debata publiczna nie jest najważniejszą rzeczą być może w naszej codzienności, to wpływa na nas wszystkich, i może zmieniać świat. Dziękuję Wam bardzo.